To był najgorszy. Teraz mogę oficjalnie powiedzieć, to był najgorszy. I widzę, a jeszcze schodzi po schodach i płacze, płacze. Zobaczcie, Elias wykąpał się w kałuży i... Elias nasikał na mo... Tutaj moje z tatą porównują siniaki. Cześć wszystkim! Cześć! Mamy czwartek. Jutro Aisza ma zakończenie roku szkolnego, a my teraz na szybko jedziemy gdzie? Na... I jedziemy do stadniny koni. Wytrzymaj nosek, wiesz? Musisz mu wytrzymać. Życzę wszystkim miłego dnia! Zostańcie z nami. Do zobaczenia! Do nowego. Dopiero zaczęliśmy! Ej! Moje się do przodu, do przodu, do przodu. Zostańcie z nami! Maja z bidunem! Maja, ktoś tu mieszka, ty tak zamykasz drzwi. Słuchajcie, przyjechaliśmy i jak się okazało już dzisiaj jest za późno na przejażdżkę i wszystkie terminy są zarezerwowane, ale możemy przyjechać w poniedziałek o godzinie 14. Jejsza będzie jeździła, spróbuję. Nie wiem, gdzie ty mnie prowadzisz. Konie tu są? Widzę właśnie ten taki. Maja już jest na placu zabaw. Zobacz, to jest Chestram i herenda, jaka herbacina. Ja przeczytałam herbacina. Ty przeczytałaś, że to jest herbacina? Rok równo różnicy. No, Eliosku, nie. Nie, Eliosku, nie. Chcę. To będzie moje. Maja znalazła kuchnię błotną. Piasek. To taka sama kuchnia, jaką kupiliśmy w Lidlu, ale jeszcze stoi zapakowana. Już wróciliśmy i jak zawsze tradycyjnie idziemy do Żabki. Wracamy już z Żabki. Ja kupiłam wodę kokosową. I słuchajcie, właśnie, do koni my może dzisiaj i nie trafiliśmy, ale poznaliśmy fajną rodzinę. Mama jest z Polski, tata jest z Indonezji, a maluszek ma 2 lata. 2 lata i 2 miesiące, czyli tylko o rok, czyli równo o rok starszy od naszego Eliaska. I właśnie tej dziewczyny tata jest właścicielem tej stadniny koni. Kolego, kolego, co robisz? No uciekasz. A jeszcze wracamy do domu, musimy... Musimy przygotować się na jutro. Ja nawet nie wiem, czy Aisza ma bluzkę, spódnicę. Tak. Tak, oczywiście ma bluzkę, ma spódniczkę, tylko nie jestem pewna, czy nie są już za małe. I to ja rozumiem. Relaksik. Eliasku, wygodnie ci, tak? Tak? Idealnie po prostu. Usiądź proszę, kolego. Słuchajcie, aż nie wierzę. Wróciliśmy do domu. Elias zasnął i Maja... Tutaj Aisza sobie siedzi, czyta, a ja mam brownie, mam wodę kokosową i jakby powiedział Mesio, relaksuję się. Mam nadzieję, że mam chociaż, nie wiem, 10-15 minut, ale nie będę marzyć. Gdzie idziesz? Wiedziałam. Przyszła Aisza i ja sobie tutaj przeglądam ubranie i słuchajcie... Dla kogo? Dla mnie. Ale czemu dla mnie? Zawsze. Miałam wcześniej komentarze, że zainstaluj sobie darmową wtyczkę alarabat.com. Myślę, jaka wtyczka? Słuchajcie, sprawdziłam, zainstalowałam, a to było naprawdę banalnie, proste. I za chwilę razem z wami sprawdzimy, ile uda mi się zaoszczędzić. Ej, że przeszkadzasz mi teraz. I ja myślałam, że będę miała swój własny czas, chociaż, nie wiem, 10-15 minut. Aisza! Ale pomów! Przeglądam tutaj sobie strony Adidasa. Podoba mi się taka sukienka, chociaż tu jest napisane, że to jest t-shirt dress, tak? Sprawdzimy, dodajemy do koszyka. Mój rozmiar to XS. Zobacz koszyk. O, właśnie, zobaczcie, tu jest wtyczka, ale rabat. 2 kody rabatowe, przetestuj kody. Sprawdzamy, co mi tam wyszuka. Szuka... O! 35 zł i 80 groszy, ej! Zaoszczędziłeś. Sprawdź jeszcze coś, może dzieci nie są ubrania. Nie za dużo macie ubrań? Nie, ja nie mam za dużo. Dobra, dobra, sprawdzimy. Dobra, Isza, co byś chciała? O! To mi się podoba, zobacz. Fajny? Tak. Disney Mickey Mouse Jogger. Zobacz, jaki fajny kostium.
Aisza akurat ma rozmiar 140, tak? Dodajemy do koszyka i sprawdzimy. Zobacz koszyk i sprawdzimy. Zobacz, przetestuj dwa kody. Czekamy. Jestem mega ciekawa. Ile uda? O, 53 zł 80 groszy? Tak. Ale ładnie, zobaczcie, czyli cena standardowa 269 zł, a cena po rabacie 215 zł i 20 groszy. Super, co nie? Czyli wtyczka alerabat.com sama podczas zakupów poleca nam najlepsze dostępne kody rabatowe. I można sporo zaoszczędzić. Powiedziała Isza, dokładnie. Link do wtyczki alerabat.com zostawiam w opisie pod filmem. Póki jeszcze maluchy śpią, będę jadła brownie. I może uda mi się jeszcze coś ciekawego znaleźć. Podoba mi się ten komplet, ale wydaje mi się, dla Iszy jeszcze okej. Okay. Ale jak Maja ubierze taki komplet, tutaj wszystko białe, no to już po chwili nie będzie to białe. Zielone Isza. A Isza, chodź szybciutko. Zobacz, jeszcze są inne kolory. Niebieski. I zielony, żółty, okej, okay. Dobra, a no czyli ja mam w koszyku, okej, okay. Na pewno? Tak. Żółty, zobaczcie, od razu mamy ogromną różnicę, 215 zł i 20 groszy po rabacie. Tu jest Aisha. Dobry, wiecie, Aisha smuci się, że już ma wakacje, bo Aisha bardzo lubi się uczyć. Nie, tak naprawdę Aisha zgubiła tablet i prosi mnie, żebym jej znalazła jej tablet, a ja chciałam po prostu odpocząć i zjeść na spokojnie brownie. Hej, wracamy do Was w piątek. Dzisiejszy poranek przebiegł nasze wszystkie poranki szkolne. To był po prostu koszmar. Aisha nie miała bluzki. Maja jadła lody. Mam mokre włosy, jestem po prostu w szoku. Co tutaj się dzieje? Słuchajcie, Mesio nas wysadził przy atucie. Mamy jeszcze ile? 45 minut! Słuchajcie, zaraz emocje opadną. My kupimy szczotkę do włosów. I później, jak już Aisha będzie na zakończeniu roku szkolnego, to ona spokojnie Wam o wszystkim opowiem, bo to, co się działo u nas z rana, to był najprawdziwszy koszmar. Maja, idziesz za nami? Ja wiem. Jedzie. Oj, co? Gdzie są szczotki do włosów? Mamy to. Szukamy, wiecie co, Tangle Teaser. O! Po prostu taką. Nie mamy takiej z rączką, no nie? Mamy takie. Mamy taką czerwoną. Nie ma innych kolorów? Nie ma, tylko czarne, różowe, ale ja proponuję. Ale ja proponuję czarną, nie? Okej. Tylko takie są kwiatuszki, tak? Jak chcę. Może takie kolorowe, tak. Albo tam z tyłu. Nie wiem, czy. Takie z tyłu. Czy damy radę? Dam radę. Takie ładne. Ładniejsze, tak? Widzisz? Te? Tak. Dobra. Słuchajcie, mamy godzinę 9:53, a Isza, o której zaczynasz? 10:15. Czyli mamy jeszcze trochę czasu. Akurat wypróbuję szczotkę, póki mam mokre włosy. Może być? Moje? Sweterek masz? Nie wiem, czy w plecaku, czy ja mam. Pod wózkiem? Tak. Pokaż, co narobiłaś. Widziałam, że Aisha na czysto to nie dotrze. Wylało mleczko. Dobra, opowiadam. Słuchajcie, obudziłam się o godzinie 7:30, a musieliśmy wyjść o godzinie 9:00, ponieważ Mesio powiedział, że on dzisiaj pracuje cały dzień, więc albo idziemy pieszo, albo jedziemy razem z nim. Ja powiedziałam okej, idziemy razem z tobą o godzinie 9:00. No więc teoretycznie miałyśmy z dziewczynami sporo czasu na przygotowanie się do wyjścia. Ale wyszło tak, że Elias nie chciał się obudzić, Elias marudził, Elias chciał spać, Elias nie chciał wstać. Później nie mogłam znaleźć szczotki do włosów, więc uczesałam Aiszę po prostu rękami. Później co się okazało właśnie z Aiszą, że jedna bluzka nie pasuje, spódniczka też nie pasuje, a buty są za małe. Więc Aisha na szybko zaczęła się przebierać. Ja poszłam obudzić Maję. Kluczy też nie mogliśmy znaleźć, więc naprawdę to był najgorszy, teraz mogę oficjalnie powiedzieć, to był najgorszy poranek w tym roku
szkolnym. Ostatni taki poranek. Parówka. I właśnie, jesteśmy bez śniadania jeszcze do tego wszystkiego. Dobre dzieci, dziękuję. Mama została bez parówki. Okej. Okay. Spoko. Dobra, sprzątamy bałagan i idziemy w stronę szkoły. Aisza, proszę, proszę. Bo będziesz taka, wiesz, kropeczkę. Teraz do kwiatów wrzucił parówkę. To zabierz te kwiaty po prostu. Później pani znajdzie parówkę w kwiatach. Idealnie. No to idealnie, bo jest to Aliaska. No to Aiszy, na zakończenie trzeciej klasy. Maja, połóż. Maja! I co, zaraz policja przyjedzie, co ty? Aisza już ucieka, Aisza nie jest z nami. Dobra, idziemy. Maja, co narobiłaś? Biegnij. Przepraszam, dobra, biegnij, pa. Pa, pa. Uważaj na siebie, za ile mamy być? Nie wiem. Idealnie. Dobra, idź, pa, pa. Dobra, pa, pa. O, już mamy godzinę 10:15, czyli jednak Aisza się spóźniła. Już odebraliśmy Aiszę i widzę, Aisza schodzi po schodach i płacze. Co mam pomyślałaś? I ja tak na jedną sekundę pomyślałam, już nie zdało do czwartej klasy. A tak naprawdę okazało się, że Aisza płacze, no bo kończy już trzecią klasę i nie będzie miała swojej pani. Tak? Co, łobuzie? Co? Taki niezadowolony jesteś, a? Tak narobisz, tak narobisz. Kto narobi? Ty narobisz. Zobaczcie, siedzi jak szejch. Szejch! Słuchajcie, wracamy już do domu. Gdzie pojedziemy? Tam. Maja, zerwałaś reklamę. Gdzie pojedziemy? Fabryczny salon sprzedaży. Okno. Mamy tam jechać? Wakacje. Na pewno mam rację. Toś. Maja! Jak zawsze mam. Słuchajcie, wracamy do domu. Ja już jestem wymęczona. Słuchajcie, wrócę do was, jak już będziemy w domu. Miałam do was wrócić już z domu, ale zobaczcie, Elias wykąpał się w kałuży i teraz wraca na golasa. Skarpety mokre, buty mokre. Spodnie sami widzicie, idealnie po prostu. No, idealnie. Dobry wieczór państwu. Słuchajcie, byłam pewna, że ten vlog skończy się jakoś pozytywnie. Jak wróciłam do domu, to po prostu padłam z Eliaskiem. Dziewczyny wyszły na dwór. No i się zaczęło. Elias podczas obiadu rozbił kolejny talerz i właśnie póki sprzątałam to, co zostało po tym talerzu, no to Elias mi jeszcze przewrócił softboxy. I właśnie dlatego ja dla was teraz nagrywam z pokoju Aiszy, bo tutaj jest potrzebny tylko jeden softbox, czyli to światło. A jak nagrywam w salonie, to muszę włączyć dwa softboxy, a teraz już jednego nie mam. I teraz muszę na szybko zamówić nowe żarówki do softboxa. I żeby nie było, na dodatek Elias nasikał na moją poduszkę. Po prostu idealne zakończenie tego dnia. Widzę tu łapki na ścianie. Muszę posprzątać. Słuchajcie, z pozytywów tego vloga. wtyczka@rabat.com to na pewno była jedna z najbardziej pozytywnych rzeczy tego vloga. Nie mówię już o Eliasku w kałuży. No i to w sumie wszystko. Słuchajcie, ja naprawdę mam nadzieję, że może już w kolejnym vlogu nie będzie tak dużo się działo jak w tym. Kończę już na dzisiaj. Padam już po prostu. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogów. Pa, pa!